Na kilka dni przed wyjazdowym meczem z Odrą Opole Andrzej Trubecha. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry, witam. Trening dzisiaj, tak obserwowałem z boku, atmosfera pracy, to o czym trener Lewandowski powiedział, każdy wie co ma zrobić i jakie są zadania tutaj na boisku, ale też widzę, że atmosfera dobra chyba po tej przerwie reprezentacyjnej i przed tym ważnym meczem w Opolu. Dobra, zawsze musi być dobra atmosfera, żeby lepiej się pracowało, żeby lepiej się grało, także u nas na pewno w drużynie jest bardzo dobra atmosfera. Jak został przepracowany, powiedz, ten okres przerwy reprezentacyjnej, bo na pewno ten mikrocykl był zwiększony, tych zadań, treningów było więcej. Jak się czujecie po tym okresie? Było więcej, ale jesteśmy gotowi. Ciężko pracowaliśmy do tego spotkania i na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Okej, ale opowiedz więcej, na czym się tak drużyna skupia właśnie w tej przerwie reprezentacyjnej? Co jest takim kluczem w tym okresie? Pracowaliśmy na pewno nad gdzieś tam wykończeniem akcji, finalizacją. Wczoraj mieliśmy dużo strzałów, właśnie napastnicy defensywni pracowali gdzieś tam bardziej pod kątem taktycznym, może obrony, rozgrywali piłkę i gdzieś tam później na końcu to połączyliśmy, ale tak przez cały tydzień to gdzieś tam pracowaliśmy głównie nad aspektami gdzieś tam finalizacji, też stałe fragmenty, więc było tego dosyć sporo. No właśnie, to o czym mówisz, czyli finalizacja to jest zawsze troszkę mankament waszej drużyny, bo nie macie problemów z kreowaniem sytuacji, ofensywnie potraficie grać na połowie rywala, ale czasami brakuje po prostu tego wykończenia, także mam nadzieję, że to po tym okresie przerwy reprezentacyjnej się poprawi. Powiedz, Andrzej, bo był też w zeszłym tygodniu, korzystając właśnie z tego okresu, sparing w Górniku, ty tam po 20 kilku minutach zszedłeś z murawy, kibice się martwili, czy to nie może powrót jakiejś kontuzji, urazu, jak to wygląda? Nie, jest wszystko w porządku, gdzieś tam delikatne problemy z brzuchem, ale już jestem gotowy, więc spokojnie. Dobrze, i powiedz w takim razie, czy zobaczymy cię w pierwszym składzie, czy ty się czujesz już gotowy na pierwszy skład, czy czujesz się gotowy na 90 minut gry, bo ten uraz troszkę cię wykluczył, bo było kilka miesięcy przerwy, dość poważna kontuzja, jak to wygląda? No gdzieś tam dosyć taki poważniejszy ten uraz, ale już gdzieś tam zamknąłem ten rozdział. Jestem gotowy, decyzja tutaj, wiadomo, trener wybiera skład, więc ja gdzieś tam mogę powiedzieć, że zgłaszam tą gotowość do gry i trener na pewno gdzieś to widzi, że coraz lepiej to wszystko wygląda, funkcjonuje, więc zobaczymy. Odra Opole, jest się kogo obawiać, chyba lider Fortuna pierwszej ligi, ciężki mecz czeka w niedzielę. Nie obawiamy się nikogo, gramy z każdym o 3 punkty i tutaj nie patrzymy, czy to jest lider, czy gdzieś tam ostatnia drużyna w tabeli, na pewno jedziemy tam po prostu zgarnąć 3 punkty i wygrać to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.